Na ekranie widzicie 5 ostatnich subskrybentów. Był to Mugosowy, Margonemski, Sodymiarz, Azrael, Szalony Anonim, Sejdzedwuchan i Saspi. Dzięki wam za to bardzo, a wy jeśli chcecie się pojawić na ekranie, to kliknijcie czerwony przycisk na dole. Dobra, z tego co widzę, to będzie byli kostka. O kurcze, Lega. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na świecie prywatnym Regros. Jak widać, zaczynamy od kostka. Zobaczymy co z niego spadnie, a później pójdziemy z dalszymi herosami. Tutaj słyszę, że już biją. Spada nam hero, jeden unikat. Spróbujemy zobaczyć tylko hero. Zobaczymy, czy się uda. W sumie nie mam jeszcze takiego, więc chyba się przyda. Aczkolwiek mam tutaj taką tarczę, więc zobaczymy. Niestety nie udało się nam złapać, więc idziemy dalej. Dobra, jesteśmy już na miejscu, gdzie zaczynają się respy złego przewodnika, zatem ruszamy. Na samym początku zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz jeśli jesteście nowi na kanale, to do subskrypcji. Będę wam za to bardzo wdzięczny i przyczynicie się do rozwoju tego kanału. A my lecimy dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem jak się tego szuka, ale mam dodatek Minimap Plus, gdzie dokładnie pokazuje wszystkie respy, gdzie on respi. Przynajmniej mam nadzieję, więc będzie mi dużo, dużo prościej właśnie go szukać. A my lecimy dalej. Tutaj jak widzimy go nie ma. Teraz chyba trzeba przejść przez te jaskinie. Zatem tam się udajemy. Przechodzimy przez most. Idziemy w kierunku jaskini. Tutaj schodzimy przez drabinkę, następnie po schodach. I jesteśmy przed grotą, wchodzimy do niej. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj są olbrzymy. Zaraz zobaczymy. Tak, są. Dobrze myślałem. Przechodzimy przez nie. Zauważyłem, że pod ostatnim filmem było bardzo dużo komentarzy. Większość z nich przyznał, że była negatywna, a napisały je osoby będące w tym samym klanie, co osoby na filmie. I muszą się jakoś rozładować nad kimś. Więc ogólnie no, beka z nich. A my tymczasem wychodzimy z jaskini, zbliżamy się do wyjścia. Wchodzimy na mapę Zapomniany Szlak. Tutaj też ma dużo respów dosyć. Z tego co wiem, to respi się gdzieś tutaj i gdzieś chyba tutaj, a trzeci jest o tutaj na samym rogu. I się tam udajemy. Więc no, po prostu wkurzyli się. W tym odcinku planuję jeszcze poszukać opętanego paladyna. No i jeśli się udał, to złego Patryka. Ale na razie sprawdzimy sobie tego przewa, a tak naprawdę to dokończymy, więc udajemy się tutaj. To jest chyba ostatni res na tej mapie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zaraz sprawdzimy, czy tu jest. Z tego co widzę, tego tu nie ma. Ale żeby was nie przynudzać, to wznowię nagrywanie, jak już go znajdę. Dobra, jak widać mamy złego przewodnika, już myślałem, że ktoś go wybił, no ale był na ostatniej mapie, zatem go bijemy. Błyskawiczny atak, niszczycielski, błyskawiczny, ogłuszający, błyskawiczny, błyskawiczny i ogłuszający kończymy, tam spadnie nam hero, no w sumie może być. Ubiliśmy złego przewodnika, zatem ruszamy za opkiem. Jego respy zaczynają się w świątyni Andarum, z tego co wiem, to ma ich dosyć dużo, no ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Pierwsze są tutaj, tutaj widzimy, że ich nie ma. Teraz przejdziemy do zejścia lewego świątyni, tutaj ma jeden resp i chyba tutaj jest jeszcze prawe zejście, tu tam też ma chyba respa, ale najpierw sprawdzimy tutaj. I jeśli dotrwałeś do tego momentu, napiszcie w komentarzu Lega, a przypnę wam w serduszko. A my idziemy dalej. Tutaj widzę, że ma dwa nowe respy, zatem ruszamy do nich. Ogólnie sytuacja na Egipcie wygląda tak, że tam są naprawdę duże, duże pustki. Gdzie nie wbije, nieważne o której porze, dwójki zawsze stoją. A o tytanach już nie wspomnę, tak naprawdę nawet nie trzeba ich obstawiać. Wbije się naraz na jakiś czas, zobaczy czy stoją. No i zbierze się ekipę, no i się zbije. Ruszamy do tego drugiego respa. Tutaj sprawdzamy. I nie ma. Ale jeszcze musimy iść tutaj do góry, bo tutaj z tego co wiem, to też ma respa. I tutaj niestety też nie ma. Więc wchodzimy do magazynu świątyni. No i sprawdzimy, czy tam może jest nasz heros. Zatem udajemy się tam.
Tutaj mamy zagadkę. Swoją drogą jest to nowa zagadka z takimi nowymi wzorkami. Tutaj widzimy, że mamy 23 minus 5. Jest to oczywiście 18, więc klikamy, potwierdzamy i wchodzimy do naszego magazynu świątyni. Tutaj ma naprawdę dużo respów. Myślę, że dam radę, a jeżeli was znowu nie przynudzać, po prostu przyspieszę to szukanie i wznowię, jak znajdę już tego Herosa. Z tego co widzę, to opętanego paladyna niestety nie udało nam się znaleźć, no ale nic nie szkodzi. Lecimy za Mrocznym Patrykiem, dojdę na respy i zacznę go szukać. Znajdujemy się na mapie, gdzie Mroczny Patryk ma swoje pierwsze respy. Nie ukrywam, że dosyć ciężko się go szuka ze względu na jego obszerne respy. No ale myślę, że sobie poradzimy. Na początku udamy się do Starych Ruin, tam też ma dużo respów, zatem tam idziemy. W sumie, gdy już szukam tego Herosa, mogę wam powiedzieć, dlaczego jestem w tym klanie, a nie w tym drugim. Mimo to, że w tym drugim jest zarządca tego serwera. No ale to naprawdę mnie nie interesuje, ponieważ gdy rozpoczynałem tutaj grę, to właśnie te Fatal Errors odezwali się do mnie, zaproponowali mi dojście do tego właśnie klanu. Zgodziłem się, bo byłem tutaj nowy, nie znałem w ogóle tego serwera. No i co tam popisałem, wszedłem na Discorda, porozmawialiśmy sobie troszeczkę. Doszedłem do wniosku, że tutaj są ludzie normalni, w tym drugim nie wiem jak to interesuje, ale... W tym drugim nie wiem jak to jest, no ale póki co zostanę tutaj. Jesteśmy na Starych Ruinach, tutaj ma swoje trzy respy. Mam nadzieję, że ten hero zrespi przynajmniej na minimalu. Mógłby zrespić na minimalu, tak? Miejmy taką nadzieję. A my ruszamy dalej. Tutaj pod ten domek, tutaj Grambera. W sumie to rzadko szukam tego Patryka, no ale w ramach odcinka to po prostu go poszukam. Tutaj go nie ma. Zaraz będziemy przechodzić przez most. Tutaj ostatnio sobie biłem tego Mrocznego Patryka, spadło herko. Niestety nie miałem miejsca, więc w sumie zmarnowałem to hero. No ale idziemy tutaj, tutaj nie ma. Więc cofamy się do Orlej Grani. Tam nie sprawdziłem wszystkich respów, a tam jest ich naprawdę dużo jeszcze, więc tam idziemy. Idziemy, idziemy. Wchodzimy do tej mapy. Jesteśmy. Idziemy na środek jeszcze. No i co? Myślę, że tutaj znowu wam przyspieszę, gdybym naszukał tego Mrocznego Patryka, ponieważ może to wam się wydawać trochę nudne. No, że ma dużo respów, to po prostu będzie tak łatwiej. Więc do usłyszenia, widzimy się jak go już znajdę. Więc ruszam. Dobra, mamy tutaj Mrocznego Patryka. W sumie to się trochę zdziwiłem, więc śmieszna sprawa. Pomyślałem, że będę go szukał, szukał i szukał. I znowu pojawi się na ostatnim respie. A tutaj mamy zdziwienie i pojawił się na jednym z pierwszych. Zatem go bijemy. Może ściągniemy go na hita, a jednak nie. I kończymy agresem i daje nam unikat. No ale go też przygarniemy, zawsze to jest coś. No i co, przeszukałem już większość herosów, tak naprawdę nie mam jeszcze go szukać. Więc teraz wam zlepię krótki miks herosów. Myślę, że wam się spodoba, była tam legenda. A nadszedł czas, gdy muszę się z wami pożegnać. Więc do usłyszenia, widzimy się niebawem, przynajmniej taką mam nadzieję. Dziękuję, że byliście. Zostawcie tą łapę w górę. Do usłyszenia. Cześć. Черная луна, моя жизнь как оригами. Посмотрю инструкцию и соберу руками. Смотрю картинки там, где дома вокруг пальмы. Но вновь моя любовь поведет меня кругами. Dobra, z tego co widzę, tam dziwi kostka. O kurcze, lega. Zobaczymy, czy złapiemy. Z tego co widzę, to nie mamy tanca w grupie, więc może się udać. Jeszcze chwila. I... czy złapiemy? Tak, mamy to. Смотрю в твои глаза, но там не вижу ничего. Слышь, где твоя любовь, детка, где твоя любовь? Помню, обещала, что всю жизнь ты будешь лишь со мной. А теперь твой взгляд пьяный, он направлен в облака. Я смотрю в твои глаза, но там лишь черная луна.
засыпает луна, просыпается прибой. Мы на скорости 200 пролетаем мимо снов. Я беру бутылку в руку, это утро лишь с тобой. Я смотрю в твои глаза, но там не вижу ничего. Слышь, где твоя любовь, детка, где твоя любовь? Помню, обещала, что всю жизнь ты будешь лишь со мной. А теперь твой взгляд стеклянный, он направлен в облака. Я смотрю в твои глаза, но там лишь черная луна. Просыпается луна, засыпает прибой. Все эти проблемы притворились рекой. На часах 4:20 и все мысли о тебе. Ветер говорит, что он летает в моей голове. Океаны дали тебе имя Новая Гвинея. Получаешь Грэмми, одеваешь диадему. Пару лишь секунд и до сотни, как твой взгляд. Собираю пазлы, пытаюсь тебя понять. Засыпает луна, просыпается прибой. Мы на скорости 200 пролетаем мимо снов. Я беру бутылку в руку, это утро лишь с тобой. Я смотрю в то...